nice to them, you better be nice to them. This is my meal, I call this girl dinner. Ja nie mam słów. O kurwa. Okej, ja nie mam słów. Czuję się taka powerful. Za wysoko. Nie wiem. Co myślimy? Boże. Moja stópka. O hej. Witajcie, to Jula i przyjaciele. Friends. Those are my friends. Be nice to them. You better be nice to them. Muszę założyć skarpetki, ponieważ mam gołe stópki, a nie chcę tutaj, wiecie. Wiecie. Nie czuję się dzisiaj na siłach, żeby pokazywać wam moje naked stopy. Odkąd zakupiłam sobie biohumus, nawóz uniwersalny, coś takiego, I feel old. Jakby wiecie, I feel fucking old. To są takie rzeczy, które robią starzy ludzie, nie? O, kupię sobie biohumus do roślin. Kto, kurwa, normalnie tak robi? I ja stwierdziłam, kupię sobie biohumus do roślin. Czemu? Nie chcę, żeby moje rośliny, wiecie, żyły, były piękne, ładne, zdrowe i odżywione. Zobaczcie na tego, on jest taki słodki. Jeżeli was to nudzi, to możecie kurwa przewinąć, bo pewnie przez następne 10 minut będę pierdolić, jak słodkie są moje kwiatki. Ale on... I ja sobie rozrabiam ten biohumus. Dwie nakrętki na 1,5 litra wody. No tak, tak myślę, że to działa. Produkt hodowli dżdżownic. Masakra. Ja, słuchajcie, wolę nie przelewać moich roślin. Ten kurwa, nie wiem, co mu się tutaj dzieje, ale to wygląda... Czy to są robaki? Nie wiecie co, z tego już nic nie będzie. I jest mi strasznie przykro to mówić, ale no... On już ma takie wariacje od jakiegoś czasu i po prostu musimy się pożegnać, bo mi się wydaje, że tutaj coś chodzi i to jest jakieś dziwne. Out. Sorry, ale bluszcz out. Bluszcz mnie zawiódł, bo bluszcze generalnie rosną u każdego zajebiście. Ale wiecie co? Ja jakoś do bluszczu nie mam ręki. I to jest mój drugi bluszcz w życiu i powiem wam... Tutaj monstera. Słuchajcie, ta monstera, ona miała różne przejścia. Naprawdę, dziewczyna miała jakąś generalnie taką depresję jesienno-zimową. Kurwa. Przepraszam was, ale jakaś jestem taka jeszcze przytkana po chorobie. I ona była w takim jakby stanie stagnacji. Ani ona kurwa nie rosła, ani ona... Ona sobie odpoczywała, zrobiła sobie rok relaksu i odpoczynku. Jej nie podlewałam, nic się z niej nie działo, super. I nagle ona wypuściła liście dwa nowe, zobaczcie. Jeden bobliczek taki mały, ciup, 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 ciup. I drugi taki. Mega, nie? Dzisiaj mam, słuchajcie, taki luźny dzień. Jest niedziela, ja sobie wstałam. Wczoraj byłam generalnie na evencie muzycznym. Event muzyczny oznacza to po prostu imprezę, na której się tańczy i pije alkohol. Ja generalnie, wiecie, nie siedzę w jakichś takich eventach DJ-owskich, że ktoś tam gra chujów 100. Ja tego nie śledzę, nie, ale dobrej muzyki lubię posłuchać. Nie powiem, że nie. Kurwa, bawiłam się super. Do czwartej, do trzeciej tuptałam, naprawdę, cały czas praktycznie. Miałam wysokie buty, ale po prostu cały czas chciało mi się tuptać i słuchać tego wszystkiego i naprawdę było super. Wstałam oczywiście dzisiaj late, ale wiecie, czy ja pójdę na imprezę, czy ja nie pójdę na imprezę? I'm gonna woke up late, because I'm a lazy bitch. Nie, I'm not lazy, ja nie jestem leniwa, jestem po prostu popierdolona. Dzisiaj jest niedziela i dzisiaj sobie robię taki, wiecie, taki właśnie dzień, taki, widzicie, taki Monday, jestem taką mamą. Taką dorosłą, młodą kobietką. Ogarniam sobie kwiatki, będę sprzątać, zaraz będę sprzątać łazienkę. I jest super. Mam mega czysto w pokoju, więc jestem... Dobra, może nie jest super czysto, bo mam chlew na moim biurku. Tutaj widziałam... O, jest ten delikwent taki liść suchy, trzeba go pierdolić. Ogólnie czuję już taki jesieniara vibe. Powiem wam, że mam taką ochotę
siąść sobie wieczorem, zapalić sobie lampki, kupić sobie jakieś obrzydliwe, niezdrowe snacks i edytować sobie film. I tak po prostu siedzieć pod kołderką, zapalić świeczkę, wiecie, o co chodzi. To jest po prostu mood. To jest mój mood, który miałam zeszłej zimy i jesieni. Ja całe wieczory spędzałam na edycji filmu i to było takie super. Takie cozy. Before makeup with clay, white clay mask before makeup. Ja nie będę nakładać makeup, ale sobie dam. Nie, teraz sobie dam, nałożę, zobaczymy. I szczerze? Dajcie mi moment. W ogóle mnie piecze. Czuję, że mnie piecze i nie wiem, czy tak ma być. Bardzo mnie piecze. Oj, matko. No, taki... No, piecze mnie. Nie wiem, może się nie... Wiecie, ja jestem wytrwała, więc ja poczekam. Może nie dostanę jakiegoś, kurwa, nie wiem, uczulenia. Może, nie wiem. Zobaczymy, zmyjemy. Przeczekam te 15 minut. Ogólnie to muszę Wam coś pokazać, bo zrobiłam sobie mini przemeblowanie. I zrobiłam sobie taką mini garderobę. Moja obsesja, jeżeli chodzi o kupowanie butów, jest po prostu coraz większa i już nie miałam, kurwa, gdzie ich chować i gdzie ich dawać i był straszny syf. Więc teraz jest wszystko tak pięknie ułożone. Muszę Wam pokazać jedną rzecz. Wait for it. Ja nie mam słów, okej? Okay? Ja nie mam słów. Jeszcze one są zielone. Zielony to mój ulubiony kolor. Wiecie, o co chodzi? I ja teraz, słuchajcie, idę bez torebki, na biało, w dresie. Biorę sobie Birkenstocki Boston. Nie, jakby, słuchajcie, to nagranie nie oddaje, jak piękne one są, jak wygodne one są. Wyobrażacie sobie, że chodzicie sobie w jesieni w takich butach i macie jakąś mega fajną, wełnianą skarpetkę. Boże! Kocham te buty. This is my meal. I call this girl dinner. Girl dinner, girl dinner. Słuchajcie, tutaj mamy pesto i proszę Ciebie, makaron. Dwa różne rodzaje. Taki oraz taki. Danie jednogarnkowe. Studenci,
co uwielbiają matki, nienawidzą. Ja nie wiem, jak ja sobie poradzę w dorosłym życiu. Ponieważ ja naprawdę nie będę gotować. Posprzątałam całą kuchnię. Posprzątałam całą łazienkę. Czuję się taka... powerful. Wiecie, o co chodzi? Uwielbiam. Uwielbiam sprzątać. Naprawdę. Kocham to robić. Daje mi to jakieś takie oczyszczenie umysłu. Nie? Słuchajcie, idę się zaraz umyć. To jest kurwa godzina 16, dalej jestem brudna. ASMR dla psychicznych ludzi, czyli osoby, które oglądają laskanie, słuchają laskania dla własnej przyjemności. Powinniście się leczyć. Naprawdę. Sick.